Witam wszystkich na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej oraz jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, 50-lecia Gminy Międzyrzec Podlaski i 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Witam w imieniu własnym i wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, pana Krzysztofa Adamowicza, współorganizatora dzisiejszej uroczystości. Niezmiernie miło mi jest powitać wszystkich Państwa w szkole, która za rok szkolny 2022-2023 została uznana za edukacyjną doskonałość. Szanowni goście, drodzy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, szanowni rodzice, kochani uczniowie. Spotykamy się tu dziś z okazji 50-lecia istnienia naszej szkoły, Publicznej Szkoły Podstawowej w Halaszach, noszącej imię wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Na początku mojego przemówienia przytoczę słowa naszego patrona, którymi kieruję się w życiu prywatnym i zawodowym. Słowa nie powinny być większe od czynów. Praca, działania i funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halaszach są podporządkowane i zgodne z tym cytatem. Angażujemy się w wiele projektów i programów gminnych, rządowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, dążąc do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, odkrywając ich mocne i słabe strony, wychowując ich w duchu umiłowania i poszanowania ojczyzny. Nasze działania zostały docenione. Dokładnie 5 miesięcy temu, 13 kwietnia w sali teatralnej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie odebrałam wspólnie z panem Krzysztofem Adamowiczem, wójtem gminy Międzyrzec Podlaski oraz z panią Martą Cybulską-Dęczuk, panią kierownik referatu oświaty, certyfikat edukacyjnej doskonałości, który uzyskała nasza szkoła jako jedna z 15 szkół spośród 30 tysięcy szkół z całej Polski. Jako szkoła wyróżniająca się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkim, którzy dzisiaj otrzymali różnego rodzaju wyróżnienia, nagrody, ale myślę sobie tak, że to są ważne gesty, to są bardzo ważne znaki. W Kościele mówimy o tym, że są sakramenty, które wyciskają w sercach ludzi takie niezacieralne piętno. Jest to chrzest, jest to biedmowanie, jest to sakrament kapłaństwa. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie chyba trzeba powiedzieć, że to wielkim, niezatartym znakiem, który bardzo mocno odznacza się w sercu młodego człowieka, jest on. Mam zaszczyt reprezentowania lubelskiego kuratora oświaty, pani Teresy Misiów. W tym szczególnym dniu, który podsumowuje 50 lat pracy szkoły, pani kurator kieruje gratulacje na ręce pani dyrektor. Gratulacje dla pani dyrektor Katarzyny Radzikowskiej oraz całej społeczności szkolnej z okazji jubileuszu 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej. Dziś jest wasz dzień, 50-lecie tej szkoły. Aniu, jest mi niezmiernie miło, że wtedy mogliśmy razem bronić tej szkoły i byłem czynnym uczestnikiem. Nieraz kochane dzieci nazywa się ludzi, którzy bronią niesprawiedliwości, krzykaczami. Ale gdybyśmy wtedy w Halaszach nie krzyczeli, tej pięknej uroczystości nie byłoby już gdzie zrobić. Ta szkoła by wtedy upadła. Dziękuję rodzicom wtedy, kiedy stali za nami, mocno broniąc. Był tu TVN, byliście sercem Polski. Zrobił się wtedy wielki krzyk. Niestety uratowaliśmy wtedy tylko dwie szkoły. W Maniach później została zlikwidowana. W Halaszach utrzymała się społeczna i ta przepiękna szkoła wasza, z tym wspaniałym dorobkiem. Z tej szkoły wyszło dużo wspaniałych ludzi, których osobiście znam, z którymi niejednokrotnie na boiskach rywalizowaliśmy. Patrząc
przeszłość, zastanawiamy się, co z niej zostało, czego dokonaliśmy w ciągu tych minionych 50 lat. Piękne karty historii, sięgające tradycji i niepowtarzalnego klimatu, trwają do dziś, urzeczywistniając sylwetki ludzi, którzy dzięki nauce kreują dzisiejszy świat. I w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej pragnę przekazać słowa szacunku i uznania dla tych wszystkich, którzy tworzyli historię szkoły. Wyrażamy przekonanie, że wszyscy dotychczasowi, jak i przyszli absolwenci szkoły, będą mogli zawsze z dumą podkreślać swoją przynależność do społeczności Szkoły Podstawowej w Halaskach. Życzą dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji kultury z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Gratuluję.